Radio Koncita. Proszę Państwa, mówimy, że świat ma bardzo wiele braków i ci, którzy walczą o sprawiedliwość, jeszcze bardzo wiele muszą zrobić. Muszą pracować nad sobą. Przede wszystkim muszą poznać prawdę, bo bazując na półprawdzie, to masz to, co jest w Warszawie. Rechodówstwo. W Państwa domach gości Radio Maryja zapraszamy do wysłuchania wczorajszych aktualności dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstać z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polski, Kruka zywa. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstań się z Polski, Kruka wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, gdzie byś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat, za poniewierkę wygnał w świat. Prawdę to, tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Sobota, 19 dzień miesiąca sierpnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią poseł do Parlamentu Europejskiego, panią poseł Jadwigę Wiśniewską. Szczęść Boże, pani poseł, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy Radia Maryja. Zatrważające informacje każdego dnia, pani poseł, docierają do nas, do Polski. Świat skąpany w zamachach terrorystycznych. Hiszpania, Finlandia, Niemcy, Rosja. Świat, który nie radzi sobie z terroryzmem, i Unia Europejska, która stara się także grozić Polsce różnego rodzaju karami za brak zgody na tak zwaną relokację nielegalnych imigrantów. Rzeczywiście sytuacja na świecie, i szczególnie w Europie nam przecież bliskiej, w której jesteśmy, jest szczególnie niebezpieczna. Szczególnie niebezpieczna dlatego, że Angela Merkel szeroko otworzyła drzwi do Unii Europejskiej, zapraszając przybyszów z zewnątrz. Bez przestrzegania przepisów związanych z przekraczaniem granicy Schengen, do Unii Europejskiej weszły miliony migrantów. Bardzo często lewicowo-liberalne media mówią o tych ludziach, że są uchodźcami. Kiedy popatrzymy na dane Europejskiej Organizacji Statystycznej, okazuje się, że zdecydowana większość to nie są uchodźcy, to migranci zarobkowi. Ja w czerwcu byłam na konferencji na Malcie, gdzie omawialiśmy problem kryzysu migracyjnego w Europie. I w czasie tego spotkania przedstawiciele państw afrykańskich mówili, że oni z niepokojem obserwują ten proceder. Ten proceder ucieczki młodych, silnych, zdrowych ludzi z Afryki. Stawiali bardzo mocne pytania i oczekiwali odpowiedzi. Czy Unia Europejska chce, żeby Afryka stała się pustym kontynentem, bo najsilniejsi, najsprawniejsi po prostu z niej uciekają. Kiedy patrzymy na kryzys migracyjny, warto zwrócić uwagę na to, że płynący obecnie do Europy imigranci nie są ofiarami wojen. W większości to komercyjni klienci przemytniczych biur podróży, w których
niestety działalności dużą rolę odgrywają organizacje humanitarne, które przyjmują tych ludzi zamiast zawracać ich z powrotem i tym samym obserwujemy obecnie w Europie zalew Europy przez migrantów. Ludzie płynący obecnie z Libii na przykład do Włoch nie kwalifikują się do relokacji, bo większość z nich jednak to są imigranci zarobkowi z Afryki, uchodźców z terenów ogarniętych wojnami, z Syrii, z Erytrei, praktycznie tam nie ma. Jest ogromny problem w obozach przesiedleńczych z ustaleniem tożsamości tych osób. Oficerowie na Malcie nam podawali takie oto informacje, że na przykład bywa tak, że 10-15 osób legitymuje się tym samym dowodem tożsamości. Znaczna część tych ludzi ma wypalone opuszki palców tak, że nawet nie można ich po odciskach palców zidentyfikować. Dziś ten kryzys migracyjny według mnie jest ściśle związany z zagrożeniem terrorystycznym w Unii Europejskiej. Kiedy stawiam w ten sposób sprawę w Parlamencie Europejskim, lewicowo-liberalni populiści krzyczą, że takie stawianie sprawy to jest rasizm, że nie jesteśmy tolerancyjni dla muzułmanów, że ci ludzie przecież uciekają przed życiem w trudnych warunkach. Proszę zwrócić uwagę na taki oto fakt, że kryzys migracyjny i związany z tym kryzys bezpieczeństwa jest faktem, z którym naprawdę nie powinniśmy już dyskutować, że terroryzm, który szerzy się w Europie, jest elementem wojny cywilizacyjnej, która ma właśnie miejsce w Europie i że ten terroryzm to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Problem jest, szanowni państwo, znacznie głębszy. Ten konflikt cywilizacyjny przejawia się w tym, że zbiorowości muzułmańskie domagają się wprowadzania szariatu i tworzą w wielu państwach Unii Europejskiej zamknięte strefy, gdzie obowiązuje szariat. To są przybysze, którzy świadomie bądź też nieświadomie tak naprawdę kolonizują Europę. Jeśli Arabia Saudyjska finansuje budowę meczetów i to są miliardy dolarów w Europie, to jesteśmy świadkami wojny cywilizacyjnej. Ci, którzy wchodzą do Europy, powinni być naszymi gośćmi. Powinni szanować naszą kulturę, naszą tradycję. Tymczasem oni chcą narzucić nam ich sposób życia. Muzułmanie tych, którzy nie są islamistami, traktują jako niewiernych, a każdy niewierny to jest osoba, która przeszkadza w szerzeniu ideologii przecież islamskich. I trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli Unia Europejska nie powróci do swoich chrześcijańskich korzeni, nie będzie im wierna, będzie Europą, stanie się kontynentem, gdzie będzie dominował islam. Dziś to jest wojna cywilizacji, cywilizacji islamskiej z cywilizacją europejską. I temu stanowczo należy się przeciwstawić. Trzeba stanowczo postawić szlaban finansowaniu meczetów, fundacji islamistycznych. Ale jest pytanie, czy Europa jest na to gotowa? Kiedy patrzymy na to, co dzieje się we Francji, myślę, że możemy powiedzieć, że świadomość przywódców europejskich jest niestety na niskim poziomie, bo skoro pan prezydent Macron chce, aby burki były dopuszczone na uniwersytetach, to dokąd my zmierzamy? A to przecież we Francji po raz kolejny przedłużono stan wyjątkowy, bo tak wysokie jest zagrożenie terrorystyczne. Polski rząd wielokrotnie przypomina i mówi bardzo odważnie, że politykę migracyjną powinny kształtować państwa członkowskie, że nie możemy pozwolić na to, że w imię poprawności politycznej dopuścimy do obniżenia poziomu
poziomu bezpieczeństwa naszych obywateli. I tak naprawdę, jak dzisiaj popatrzymy na to, jak Polska jest traktowana w Unii Europejskiej i jeśli popatrzymy, jak strasznie jest atakowana, to główną przyczyną jest właśnie to, że Polska nie zgadza się na przyjmowanie migrantów. My w kampanii wyborczej mówiliśmy o tym, że dla Prawa i Sprawiedliwości nadrzędną sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa Polkom i Polakom. I z pełną determinacją właśnie realizujemy to, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym zdecydowanie. Pan prezes Jarosław Kaczyński w swoim słynnym wystąpieniu wrześniowym przed wyborami mówił bardzo wyraźnie, diagnozował ten problem i przyjmowanie nadmiernej liczby migrantów nie rozwiąże w żaden sposób tego kryzysu. Ludzie mieszkający w Afryce, na Bliskim Wschodzie powinni mieć wsparcie tam na miejscu. I polski rząd przeznaczył czterokrotnie więcej środków finansowych na pomoc. No właśnie, bo to jest, pani poseł, przepraszam. Pani poseł, przepraszam, bo to jest właśnie bardzo ważna informacja, często pomijana przez różnego rodzaju przekazy medialne, mediów lewicowych, liberalnych, także i w naszej ojczyźnie. Nieprawdą jest to, że polski rząd nie pomaga. Polski rząd pomaga, ale tam na miejscu. I drugi bardzo ważny aspekt to jest otwarcie Polski na tych wszystkich, którzy przybywają z Ukrainy. Około 1,5 miliona obywateli Ukrainy znalazło schronienie w Polsce. Dokładnie tak, dokładnie tak. I warto to powtarzać, dlatego że totalna opozycja wysyła do Brukseli fake newsy, nieprawdziwe informacje, mówiąc, że polski rząd nie pomaga. Z pełną odpowiedzialnością. Jezioro kłamców, rzeka złodziei. Teraz proszę państwa, żebracy w spódniczkach to kradną, bo to działalność wyłudzania rzeczywistego, oczywiście wyłudzania. My tam rzeczywiście bawią. Stale zwiększamy te nakłady. Brania na lichwę. To jest jej oczywista, jest jasna. Ziobro ma rozpocząć wojnę. No, nie wie jak się do tego zabrać, bo to są jeszcze inne rzeczy, ale i tak Prawo i Sprawiedliwość strasznie dużo zrobiło. Ja nie wiem, po co ta Janda jeszcze kracze. To jest tu peciara baba, która świetnie nadaje się na bazar. Tam przesunąć się ciut do przodu, jest bazar Banacha, nie ma. A, papa. No ale to Warszawa, to bazar. To więc bazar tu, bazar tam. Zapraszam. Złotych w perspektywie 3 lat w ramach tak zwanego instrumentu tureckiego ustanowionego w ramach umowy Unia Europejska-Turcja. To w marcu rząd przekazał 1,5 miliona złotych na pomoc dla Syrii. W maju pani premier Beata Szydło przeznaczyła kolejne 3 miliony złotych na pomoc humanitarną. To daje w roku 2017 już 40 milionów złotych, które przeznaczyliśmy z rezerwy budżetowej. W 2016 roku Polska przeznaczyła 46 milionów złotych na pomoc humanitarną dla ofiar kryzysu syryjskiego. I łącznie na pomoc humanitarną Polska w roku 2016 przeznaczyła 126 milionów złotych. Pomoc kierowana na Bliski Wschód to także pomoc medyczna, nie tylko finansowa, pomoc edukacyjna, ale także wsparcie, realne wsparcie finansowe na remonty domów i mieszkań zniszczonych w konflikcie wojennym. Tak więc Polska wywiązuje się z pomocy ludziom potrzebującym, państwom dotkniętym konfliktem wojennym. Jesteśmy rozsądni i jesteśmy ostrożni. Pomagamy ludziom na miejscu. Nie chcemy dopuścić do tego, o czym mówili przedstawiciele państw afrykańskich na Malcie, żeby Afryka opustoszała. Chcemy wspierać ludzi potrzebujących w Afryce. Dziś, szanowni słuchacze Radia Maryja, jesteśmy świadkami dechrystianizacji Afryki i islamizacji Europy. To jest konsekwencja kryzysu migracyjnego. Czy chcemy, żeby chrześcijaństwo z Afryki zostało usunięte? Czy chcemy islamizacji Europy? Otóż nie, absolutnie nie. Poprzez
mądrze lokowaną, kierowaną pomoc finansową jesteśmy w stanie odwrócić ten trend. Kiedy zarzuca nam się, że my nie przyjmujemy migrantów, to we mnie burzy się krew. Bo tak jak ojciec słusznie przypomniał, 1,5 miliona migrantów z Ukrainy. Jasne, żyje, prawda? Logika biblijna jest jasna, że tak jak Żydzi kiedyś utopili się jak psiego ogona, rzep psiego ogona tych przykazań, pracę, które mieli gdzieś i myśleli, że Jahwe będzie ich wspierał. Nieprawda. Chodziło o lojalność, chodziło o obustronne kontaktowanie się ze sobą, o modlitwy, chodziło o łączność z Bogiem, łączność z Jahwem. A oni mieli to gdzieś, także to nie ma co się dziwić, że Wałęsę wywalili, że Jandę wywalili, że i one, oni jeszcze podskakują, bo widocznie mają jakieś fundusze lewackie. Bowiem przez wschodnią granicę Unii Europejskiej nie ma niekontrolowanego przepływu ludzi nie wiadomo skąd i nie wiadomo z jakimi intencjami. Kiedy w Parlamencie Europejskim mówią mi, ale przecież Polacy w czasach transformacji masowo migrowali do państw zachodnich Unii Europejskiej, to wtedy wszystko wam się podobało. Wtedy ja odpowiadam w sposób zdecydowany, ale wyjeżdżający z Polski ludzie to była wartość dodana dla gospodarek państw, w których podejmowali pracę, w których zamieszkali. Bo Polacy wyjeżdżający za granicę od razu szukali pracy. Nie stanowili obciążenia finansowego dla tych gospodarek, budowali PKB tych państw i nie stwarzali, co najważniejsze, zagrożenia terrorystycznego. Zagrożenia terrorystycznego. Jeśli Unia Europejska będzie w taki sposób reagowała na kolejne zamachy, że będą marsze milczenia i rysowanie kredkami po asfalcie, to jest droga absolutnie donikąd. To jest droga absolutnie donikąd. Zdominowane przez lewicę, lewactwo, genderystów, społeczeństwo Europy Zachodniej, poddawane właśnie tej ideologii genderowej. Ona ma rację, tak na przykład tutaj w Rechodówkach Warszawa wszystko się pozmieniało, proszę Państwa, żebracy w spódniczkach i w spodniach w ostatnich kradną. Latach, ale powstają meczety, które są pełne, w których wierni się nie mieszczą, więc ta sytuacja związana z kryzysem migracyjnym jest dla nas wszystkich czerwonym światłem, że tylko Europa ufundowana na chrześcijańskich korzeniach może rozkwitać, może się rozwijać, może dać szansę nie tylko Europejczykom, ale również ludziom mieszkającym poza Europą. My musimy wrócić jako Europa do chrześcijańskich korzeni, na których Unia Europejska była ufundowana, a tak dziś w Parlamencie Europejskim wypiera się i gumkuje się wszystko, co chrześcijańskie, wszystko, co katolickie. Stawia się na multikulti. Mówi się, że płeć można sobie wybierać. Mówi się o tym, że płeć nie jest genetycznym faktem, ale jest odczuciem człowieka. Więc jeśli ktoś czuje się mężczyzną, no to jest mężczyzną, ale uwięzionym w ciele kobiety. Mówi się również o tym, że płeć ma podłoże społeczno-kulturowe, że nie jest, jak wspomniałam wcześniej, genetycznym faktem. Już to lewactwo nawet próbuje walczyć z genetyką. Świat stanął na krawędzi, można by powiedzieć kolokwialnie. Dokąd on zmierza? Jeśli widzimy na ulicach Brukseli, Strasburga opancerzone samochody, żołnierzy z długą bronią, czy to jest obraz pokazujący Europę bezpieczną dla Europejczyków? Przecież te opancerzone samochody i ci żołnierze z długą bronią i te ofiary zamachów nie są konsekwencją działań Europejczyków chrześcijańskich, katolików. To przybysze z zewnątrz destabilizują bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Powodują, że z lękiem odwracamy się, słysząc huk na ulicy, podróżując w państwach zachodniej Europy. Dzięki Bogu w Polsce jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, który zobowiązał się do tego, że nadrzędną sprawą wagi stanu jest bezpieczeństwo Polaków. I
mimo tego, że próbują nas naciskać w Parlamencie Europejskim, na Radzie Europejskiej, stanowczo mówimy nie. My obowiązek przyjmowania migrantów wypełniliśmy z naddatkiem. Mnie oburza, dlaczego się uważa, że ci migranci z Ukrainy się nie liczą, jeśli chodzi o wypełnianie obowiązku migracyjnego, ale liczą się tylko i wyłącznie migranci islamiści, mówiąc wprost, dla Brukseli. Na takie dzielenie ludzi absolutnie zgody być nie może. Przecież w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, na Ukrainie, trwa wojna. Codziennie giną ludzie. Zajęta została znaczna część Ukrainy. Ludzie uciekali również przed wojną, więc część z nich spełniała przepisy związane z polityką związaną z migracją ludzi uciekających przed wojną. Oni schronili się w Polsce. Znaczna część Ukraińców przyjechała za chlebem, tak jak my kiedyś jechaliśmy do zachodniej Europy. Pracują w firmach, w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, realizują się. Dlaczego Bruksela, która jest tak tolerancyjna, uważa, że przyjmowanie migrantów z Ukrainy jest zatem mniej ważne niż przyjmowanie migrantów z Afryki, z Bliskiego Wschodu? Dlaczego pozwala się destabilizować bezpieczeństwo w Unii Europejskiej? Żeby zarządzać strachem? Żeby zmienić oblicze Europy na taki oto obrazek, że panie będą chodzić w burkach i rdzenni Europejczycy będą obawiali się założyć łańcuszek z krzyżykiem czy z Matką Bożą na szyję? Na taką Europę zgody mieć nie może. Tak. Tylko Europa świadoma swojej siły, wynikającej z siły państw członkowskich, z korzeni, na której została ufundowana, ma szansę przetrwać. Ojcowie założyciele Unii Europejskiej dziś są kandydatami na ołtarze. Warto, żeby ta oszalała lewacka Bruksela wreszcie sobie o tym przypomniała. Pani poseł, bardzo dziękuję za ten komentarz. To są bardzo ważne, bieżące sprawy, z którymi widzimy, Europa sobie totalnie nie radzi, a my będziemy powracali do naszych komentarzy, spotkań na antenie Radia Maria. Bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże, i dziękuję za to, że na antenach Radio Maria możemy powiedzieć, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Radio Maria nigdy nie puszcza fake newsów, podaje informacje rzetelne i rysuje obraz rzeczywistości takim, jakim on jest. Szczęść Boże ojcom i słuchaczom. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panią poseł do Parlamentu Europejskiego, z panią poseł Jadwigą Wiśniewską. W Radio Maria trwają aktualności dnia. Drodzy Państwo, trwa proces usuwania skutków nawałnic. Dzisiaj odbyła się ważna konferencja z udziałem premiera rządu, prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło w Chojnicach, w województwie pomorskim, dotkniętym nawałnicami bardzo mocno. Wzięli w tej konferencji także udział szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan minister Mariusz Błaszczak, i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Leszek Suski. Proszę Państwa, rzeczywiście zakończyło się spotkanie, które podsumowało prace wykonane w ciągu ostatniego tygodnia. Dokładnie tydzień temu rozpoczęliśmy taką naradą, wideokonferencją, którą organizował pan minister Błaszczak z panem komendantem. Ja byłam wtedy obecna tutaj na sztabie wojewódzkim zarządzania kryzysowego w Urzędzie Województwa Pomorskiego. Wtedy to był ten moment, kiedy po nocnych wichurach rozpoczęły się intensywne prace usuwania skutków tych nawałnictw. I chcę podkreślić jeszcze raz to, o czym mówiłam wówczas, właśnie wtedy, tydzień temu, w sobotę.
od początku, kiedy te nawałnice miały miejsce w akcji, były służby. Ludzie otrzymywali pomoc, skala nawałnic była ogromna, ale strażacy, przede wszystkim straż pożarna, byli na miejscu natychmiast i nieśli pomoc. Sukcesywnie do tych akcji włączali się z każdą godziną przedstawiciele kolejnych służb. Były usuwane skutki nawałnic. Przede wszystkim chodziło o to, żeby w tym pierwszym etapie przywrócić, zabezpieczyć ludzi, zabezpieczyć dobytek, żeby przede wszystkim zwrócić uwagę na właśnie zagrożenie bezpieczeństwa życia. I to absorbowało uwagę przez wszystkich służb, wszystkich tych, którzy pracowali przy akcji w ciągu tych pierwszych godzin prowadzonych akcji. Sukcesywnie z każdym dniem usuwane skutki nawałnic pozwalały na to, żeby koncentrować się już na prowadzeniu działań, które mają na celu przede wszystkim przywrócenie, odbudowę zniszczonych gospodarstw, domów, przywrócenie normalnego życia na terenach, które zostały dotknięte tym kataklizmem. To są oczywiście prace prowadzone przede wszystkim pod nadzorem i koordynacją wojewodów, którzy na terenie trzech województw koordynują akcje, ale włączone zostały w to wszystkie służby, siły. Pracują strażacy, ochotnicy, strażacy zawodowi, którzy również przyjechali tutaj do rejonów tych trzech województw z innych regionów Polski. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że większość już tych skutków została usunięta w ten sposób, że ludzie mogą zacząć myśleć o normalnym funkcjonowaniu, odbudowie swoich gospodarstw, mogą myśleć o tym, ażeby teraz skoncentrować się przede wszystkim na przywrócenie normalnego życia na tych terenach, które zostały dotknięte tymi nawałnicami. I w tym miejscu muszę podziękować tym wszystkim, którzy w ciągu tych pierwszych dni bardzo intensywnie pracowali. To są nie tylko strażacy, to są nie tylko strażacy zawodowi, strażacy ochotnicy, chociaż myślę, że straż pożarna i wojsko to są te służby, które wniosły tutaj najwięcej pracy i im należą się szczególne podziękowania. Ale trzeba podziękować też wszystkim wolontariuszom, ludziom, którzy spontanicznie nieśli pomoc, aktywnie włączali się w prowadzoną akcję. Teraz przechodzimy do drugiego etapu. Ten drugi etap już trwa od kilku dni, a to jest przede wszystkim szacowanie szkód po tych nawałnicach po to, żeby można jak najszybciej wypłacać środki finansowe osobom poszkodowanym. I to się już dzieje, ponieważ pierwsze pieniądze wpływają do samorządów, wpływają poprzez wojewodów na zawnioskowane przez samorządy kwoty i są wypłacane tym, którzy zostali poszkodowani. Mój apel do samorządowców, i tu zwrócę się do Państwa, tak jak też już to mówiłam, do moich kolegów samorządowców, bo ja dzisiaj mogę powiedzieć tak, że mam osobiste doświadczenia z prowadzenia takich akcji i wiem, na czym to polega, wiem, jakie ważne jest zaangażowanie samorządów, szybkość naszego działania po to, żeby jak najszybciej ludziom wypłacić to odszkodowanie, dzięki któremu będą mogli odbudować swoje domy. A więc apel i prośba do kolegów samorządowców, żebyście Państwo jak najszybciej przede wszystkim prowadzili tą akcję informacyjną, przygotowywali wnioski po to, żebyśmy mogli jak najszybciej te pieniądze wypłacić. One są przygotowane, budżet państwa jest przygotowany, są różne formy pomocy, o czym zaraz chwileczkę też będziemy mówili. Poza tymi środkami, które są wypłacane na odbudowę zniszczonych budynków, i tu chcę powiedzieć, że rząd przyjął
rozporządzenie, które ułatwi przede wszystkim szacowanie szkód, ponieważ do szacowania szkód włączył się nadzór budowlany. To jest zupełnie nowa rzecz. Do tej pory poprzednicy nasi nie stosowali takich rozwiązań, a to pozwoli nam, ułatwi nam przygotowanie szybko tych szacunków. Pan minister Adamczyk obecny dzisiaj na posiedzeniu naszej naradzie szacuje, ocenia, że do końca miesiąca powinny te szacunki być przeprowadzone, ale to jest oczywiście również po raz kolejny prośba do samorządów, żeby jak najszybciej zgłaszać, żeby informować ludzi, żebyśmy mogli te wnioski przygotowywać. I jeżeli te wnioski będą przygotowane szybko, spłyną, będą natychmiast wypłacane środki finansowe. Chcemy zdążyć przed późną jesienią. Chcemy, żeby ludzie mogli, ci, którzy oczywiście będą w stanie, bo są takie budynki, które będą wymagały, ich odbudowa będzie wymagała dłuższego czasu, ale tutaj będziemy również przede wszystkim koncentrować się na zabezpieczeniu mieszkań dla tych osób, żeby te pieniądze trafiły do ludzi jak najszybciej po to, żeby oni mogli właśnie przed zimą te swoje uszkodzone domy naprawić, wyremontować i żeby można było jak najszybciej w nich zamieszkać. Kolejną kwestią to jest pomoc, która jest realizowana poprzez różnego rodzaju dofinansowanie, wsparcie pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy. Tę pomoc przygotowało Ministerstwo Rodziny. Pani minister Rafalska zadeklarowała dzisiaj, że pojadą w teren do tych województw, do powiatów, które zostały poszkodowane, przedstawiciele ministerstwa i tam ze starostami na spotkaniach będą pokazywali i mówili o tym, jakie są możliwości. To są zarówno wsparcie dla przedsiębiorców, ale też i dla również i forma pomocy społecznej, ale nawet również mamy przygotowane w tej chwili możliwości, żeby zapewnić wypoczynek dzieciom i młodzieży. Kolejna kwestia to są oczywiście placówki oświatowe. No, zbliża się rok szkolny szybkimi krokami. Musimy przede wszystkim w tej chwili również skoncentrować się na przygotowaniu placówek oświatowych do pierwszego dzwonka. I tutaj Ministerstwo Edukacji już wypłaciło środki dla pomoc dla dzieci, których rodziny ucierpiały w wyniku tych nawałnic, tak żeby rodzice mogli wyposażyć dzieciaki do szkoły, spokojnie zakupić podręczniki, wszystko to, co jest potrzebne. Ale oczywiście są jeszcze budynki, placówki oświatowe, które będą również w ramach funduszu klęskowego remontowane. To jest również priorytet. A więc w tej chwili najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej przeprowadzić szacowanie szkód, tak żeby pieniądze mogły być wypłacone i mogły trafić do tych, którzy ich potrzebują. Jak Państwo widzieliście, włączyło się również PZU w akcję dotarcia jak najbliższego, nie tylko z pomocą, ale również są punkty przyjmowania wniosków dla tych nawet osób, które firmy są w tym oszustystyczne, proszę Państwa, rzekomo tam na miejscu, pomagają złapać dłużnika. Myślę, że to jest też prośba i apel ludziom do pomagać, żeby trafili do tych miejscowości, żeby jak najłatwiej można było korzystać, żeby ludzie nie musieli w tej chwili wyjeżdżać, jeździć gdzieś do miasta i szukać swoich agentów. Prośba, przyjeżdżajcie Państwo na te tereny. Podobnie my będziemy robili z wnioskami 500+. Również pani minister Rafalska uruchamia w tej chwili taką możliwość, żeby tam na miejscu były te wnioski składane. Chcę jeszcze raz podkreślić, że w tym momencie jesteśmy na tym etapie, gdzie oczywiście kończymy jeszcze usuwanie skutków, sprzątanie, porządkowanie. Ogromna praca będzie wykonywana w tej chwili w lasach. Natomiast najważniejsze w tym pierwszym etapie było zabezpieczenie ludzi, gospodarstw, dotarcie do samorządów, do wszystkich tych miejscowości, które tej pomocy potrzebowały. I teraz już ten etap szacowania i wypłacania środków finansowych będzie bardzo intensywny. Podobnie uruchamiamy w tej chwili szacowanie dotyczące szkód rolnych. Chcemy wprowadzić również możliwość, ażeby pracujemy nad tym, żeby w
właściciele lasów prywatnych również mieli ze strony państwa pomoc, a więc ta gama tych środków pomocowych ponadstandardowych, takich, które nie były do tej pory uruchomione i przygotowane, jest bardzo szeroka już w tej chwili i wszystko to będzie poprzez wojewodów uruchamiane, będą pełne informacje dostarczane do wojewodów, oni będą te informacje przekazywali do samorządów, a samorządy muszą dotrzeć z informacją, z komunikowaniem o tych możliwościach do mieszkańców, na których pracują. Myślę, że w ten sposób uda nam się bardzo szybko i sprawnie objąć pomocą wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują. Naszym priorytetem jest to, żeby przede wszystkim było to, by w tej chwili jak najszybciej ludzie otrzymali właśnie wsparcie finansowe po to, by mogli odbudowywać swoje domy. Jeszcze raz chcę bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy ratowali, pomagali i pomagają dalej podziękować. Akcja oczywiście będzie jeszcze trwała. Będzie mówił o tym też pan generał. Musimy w tej chwili już myśleć o tym, co w tych kolejnych etapach, ale chcę też powiedzieć państwu, że w przyszłym tygodniu jest posiedzenie rządu, na którym będzie przedstawiona informacja. Będziemy jeszcze szukali kolejnych rozwiązań. Dzisiaj na spotkaniu na naradzie pojawiły się konkretne propozycje, które możemy wprowadzić, dotyczące nie tylko wsparcia bezpośredniego, tego wsparcia finansowego i takiej pomocy fizycznej, ale również myśląc o tym, żeby przygotować jakieś inne rozwiązania czy programy, które ułatwią tutaj na tym terenie w tej chwili funkcjonowanie ludziom, ale też myślimy już o tym, żeby przygotować się na przyszłość. Jak państwo wiecie, kolejne ostrzeżenia czy kolejne komunikaty dotyczące warunków pogodowych chociażby dzisiaj też się pojawiają, więc na pewno trzeba wyciągać wnioski i przygotowywać zmiany pewnych przepisów, jeżeli jest to oczywiście możliwe i konieczne, ułatwi nie tylko prowadzenie akcji, ale również przede wszystkim ułatwi potem odbudowę tych zniszczonych terenów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani premier. A teraz głos zabierze pan minister Mariusz Błaszczak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dokładnie tydzień temu, w kilka godzin po nawałnicy, spotkaliśmy się, żeby odebrać meldunki składane przez komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, żeby usłyszeć, jak przebiega akcja ratowania zdrowia i życia ludzi, którzy zostali dotknięci nawałnicą. Chociaż nie wszystkie media odnotowały, były na briefingach potem zorganizowanych, nie wszystkie media, czy nie wszyscy politycy, szczególnie ci z totalnej opozycji, nie pamiętali, że taka konferencja się odbyła, że takie meldunki zostały złożone, to ja przypomnę, dokładnie tydzień temu meldunki zostały złożone. Wtedy właśnie trwała akcja ratowania zdrowia i życia ludzi dotkniętych nawałnicą. Chciałbym stwierdzić bardzo mocno, że jestem dumny z postawy strażaków, zarówno ze straży państwowej, jak i ze straży ochotniczej. To postawa, która ratowała zdrowie i życie ludzi. Dziś, tak jak mówiła pani premier, rozmawialiśmy na temat usuwania skutków nawałnicy, na temat usuwania szkód, które powstały w wyniku przejścia nawałnicy. Pieniądze, pierwsze pieniądze, które zostały przekazane samorządom, nastąpiło to już w poniedziałek. Samorządy otrzymały w sumie, to jest informacja na dzisiejszy poranek, otrzymały ponad 42 miliony złotych. To jest wsparcie, które jest skierowane do ponad 7300 rodzin. To jest wsparcie bezpośrednie, to jest wsparcie, które umożliwia funkcjonowanie w tym czasie przejściowym, zanim ludzie odbudują czy wyremontują swoje domy. W tej sprawie, tak jak mówiła pani premier,
błyskawicznie zostało wydane rozporządzenie, podpisane błyskawicznie przez panią premier. To też warto odnotować, że nasi poprzednicy potrzebowali kilku miesięcy, żeby takie rozporządzenia wydać. Rozporządzenie dotyczące ułatwienia, procedury ułatwiającej odbudowę i remonty budynków już obowiązuje. Kolejną decyzją, która została podjęta i wdrożona w życie, była decyzja podnosząca wsparcie finansowe dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy. A więc wsparcie finansowe na odbudowę budynków do 200 tysięcy złotych, ze 100 tysięcy złotych. Wsparcie również skierowane szczególnie do rolników. Dotychczas była pewna luka. Polegała ona na tym, że budynki gospodarcze nie były objęte właśnie wsparciem finansowym kierowanym przez rząd do samorządów i następnie do rolników. Od tego zdarzenia również do 100 tysięcy złotych otrzymają rolnicy. Oczywiście w sytuacji, w której zostanie poprzedzone uruchomienie tych pieniędzy, wypłata tych pieniędzy oszacowaniem strat. I tak jak powiedziała pani premier, także kolejna zmiana polegająca na tym, że dzięki zaangażowaniu urzędników z inspektoratów nadzoru budowlanego, to nie rzeczoznawcy, tylko urzędnicy w komisjach, pracujący w komisjach, będą błyskawicznie szacowali szkody. Te szacunki będą podstawą do uruchomienia pieniędzy. A więc, tak jak mówili wojewodowie, cały system już funkcjonuje w poszczególnych województwach. Działają zespoły, które szacują straty. Na podstawie tych szacunków będą wypłacane pieniądze. Zależy nam na tym, żeby w sposób maksymalnie szybki naprawić te szkody, które wyrządziła natura tydzień temu. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę pana generała Leszka Suskiego. Bardzo proszę. Szanowni państwo, od 10 sierpnia do dzisiejszego dnia Państwowa Straż Pożarna wyjeżdżała blisko 24 tysiące razy. Najwięcej wyjeżdżaliśmy w województwie pomorskim, wielkopolskim oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Co robiliśmy? Oczywiście ratowaliśmy życie i zdrowie ludzi, zabezpieczaliśmy wszystkie obiekty, które zostały uszkodzone, udrażnialiśmy drogi, wszystkie drogi, od wojewódzkich po drogi leśne. Również zabezpieczaliśmy dodatkowo różnego rodzaju obiekty, jak i dostarczaliśmy nasze agregaty prądotwórcze w miejscach, gdzie tego prądu nie było, a gdzie można było je podłączyć. Na dzień dzisiejszy około 10 tysięcy jeszcze gospodarstw tego prądu nie ma, z czego połowę w województwie pomorskim. Najczęściej nie mają tego prądu gospodarstwa, do których dochodzą niskie napięcia prądowe. Tam, gdzie możemy podłączyć nasze agregaty, oczywiście, że je podłączamy. W sumie wyjeżdżało od 10 sierpnia do tej pory prawie 90 tysięcy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. W województwie pomorskim tych strażaków jest 1222, 16 600 druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo ściśle współpracujemy z samorządami, od starostów poprzez burmistrzów, prezydentów i kończąc na sołtysach. Również współpracujemy z różnymi organizacjami humanitarnymi, które tutaj się zgłaszają i pracują. Pracują w tej chwili pod naszym nadzorem. Chodzi nam oczywiście o to, żeby nie doszło do jakichś większych nieszczęść, a żeby ich praca była najbardziej efektywna. Chciałbym tutaj również podziękować osobom prywatnym, które szczególnie 11 sierpnia bardzo nas wspomagały swoim sprzętem, którym dysponowały różne firmy, pomagały nam w udrażnianiu tych wszystkich dróg. Chciałbym również podziękować osobom prywatnym, które wspomagają nas. No, nasz sprzęt też czasami ulega uszkodzeniu. Są właściciele warsztatów, którzy pomagają nam w naprawie samochodów, naszego sprzętu i nie chcą za to żadnych pieniążków. To są piękne gesty. Jak długo będziemy jeszcze pracować? Są
sądzę, że wszystkie najważniejsze prace zakończymy w ten najbliższy poniedziałek, natomiast będziemy tutaj tak długo, jak długo będziemy potrzebni. Tylko w województwie, do województwa pomorskiego skierowałem siły Centralnego Odwodu Operacyjnego, to jest 200 strażaków, kilkadziesiąt samochodów. Również siły Centralnego Odwodu Operacyjnego pracują w województwie kujawsko-pomorskim. Dziękuję bardzo. Trwa usuwanie skutków nawałnic. Dzisiaj w Chojnicach odbyła się konferencja z udziałem prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana ministra Mariusza Błaszczaka i komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, generała brygadiera Leszka Suskiego. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Marka Lewandowskiego, rzecznika NSZZ Solidarność. Witam pana i pozdrawiam. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Proszę pana, chciałoby się powiedzieć kolokwialnie chichot historii. Pomorski tak zwany Komitet Obrony Demokracji wystosował do działaczy Solidarności zaproszenia na obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych na placu Solidarności. Przedstawiciele KOD-u zarezerwowali teren placu na całą dobę, w tym szczególnym dniu 31 sierpnia, czyli datę podpisania porozumień sierpniowych, de facto powstania związku, jakim jest Solidarność. No, mówiąc wprost, zaproszono jubilata na jego własne urodziny. Ale uporządkujmy fakty, bo z tego, co już mogliśmy usłyszeć, wyłania nam się taki oto obraz. 14 sierpnia otrzymujemy zaproszenie od Komitetu Obrony Demokracji na uroczystości 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Gdy sprawdziliśmy, o co chodzi, okazało się, że w magistracie parę sekund po 12 drogą elektroniczną wpłynęło zgłoszenie, parę sekund po 12 w tym ustawowym pierwszym możliwym terminie, gdzie się zgłasza zgromadzenia. A więc nie ma tutaj przypadku, to zgłoszenie zostało przyjęte, zarejestrowane. Notabene współorganizatorem jest też prezydent Adamowicz, tak jak współorganizatorem naszych obchodów, które robimy od blisko 30 lat, też jest prezydent Adamowicz. My oceniliśmy tą sytuację jednoznacznie. To jest bezczelna prowokacja i tak naprawdę jeszcze parę dni temu mogliśmy się zastanawiać, o co idzie gra, o co chodzi, ale po bardzo emocjonalnej reakcji na nasze stanowisko szefa KOD-u, pana Krzysztofa Łozińskiego, sprawa jest już ewidentna i jasna. Mianowicie Komitet Obrony Demokracji próbuje się dzisiaj kreować na nową Solidarność, a więc na obywatelski, powszechny ruch oddolny, który, tak jak on to nazywa, pierwsza Solidarność, jest tym prawdziwym takim ruchem społecznym zmieniającym rzeczywistość, a Solidarność to jakiś tam niewielki związeczek zawodowy, przybudówka, bojówka partyjna, która już nie ma prawa ani do logo, ani do znaku, a tym bardziej nie ma prawa do odwoływania się do sierpniowego dziedzictwa. I tak naprawdę o to idzie gra. Komitet Obrony Demokracji, który w ostatnim czasie bardzo mocno podupadł wizerunkowo i także organizacyjnie, szuka dzisiaj swojej szansy, jak się z tej zapaści wydobyć i będzie to robiła właśnie próbując przejąć dziedzictwo Solidarności, kreując się na to, że ta Solidarność to są oni. Zresztą to z tej wypowiedzi Łozińskiego też bardzo jednoznacznie wynika, gdzie on wskazuje, że 70% członków Komitetu Obrony Demokracji to są członkowie lub działacze pierwszej Solidarności, tej prawdziwej. Inna sprawa, kiedy się skończyła ta pierwsza, kiedy zaczęła druga. Tutaj jest bardzo ciekawy wątek, ale to myślę na inną dyskusję. Ważny aspekt to także stanowisko wystosowane przez Prezydium Komisji Krajowej. W tym stanowisku oczywiście nie zabraniamy nikomu świętować rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. To jest demokratyczny, wolny kraj. Każdy ma prawo robić to na własny sposób. Tam jest inne istotne stwierdzenie. Mianowicie my wskazujemy, że jeżeli ktokolwiek będzie próbował przeszkodzić nam w naszych uroczystościach, które jak co roku się odbędą, przypomnę, to jest msza w Bazylice Świętej Brygidy, Sanktuarium Solidarności, tam gdzie bije serce i duch Solidarności, potem przemarsz ulicami Gdańska pod bramę numer 2 i tam złożenie kwiatów. I tu się nic nie zmieni bez względu na to, czy ktoś będzie coś robił, czy ktoś coś zarezerwował, czy ktoś będzie chciał nas tam dopuścić, czy nie.
Jeśli ktoś będzie nam próbował ograniczać to prawo, to my zdecydowanie, tak jak w stanowisku, no to napisaliśmy, się temu przeciwstawimy. Jak należy ocenić zachowanie prezydenta Gdańska, który jako bardzo nieodpowiedzialne, bardzo dziwne, dlatego że my wystosowaliśmy do niego pismo, dostaliśmy odpowiedź, w której on nie widzi problemu. A jeżeli ktoś nie zna topografii Gdańska, to przypomnę, że brama numer 2 od pomnika poległych stoczniowców, a więc sławnych gdańskich krzyży, to jest mniej niż 100 metrów. A więc nie ma możliwości odseparowania tych dwóch zgromadzeń na odległość 100 metrów. A znając sposób działania, bo spodziewam się, że to nie będzie tylko Komitet Obrony Demokracji, ale też będzie wiele osób, na przykład z obywateli RP, powoduje, że obawiamy się, że to jest świadoma próba doprowadzenia do konfrontacji i że tej konfrontacji może nie udać się uniknąć. To tak samo komendant miejski policji też nie widzi problemu. Ja się zastanawiam, czy ci ludzie w ogóle nadają się na swoje stanowiska, skoro w tak ewidentnych, oczywistych sprawach oni nie dostrzegają zagrożenia. Dla nas wygląda to nie najlepiej. Przypomnijmy jeszcze jedną sytuację, jeszcze jeden obraz. Proszę pana, w tej tak zwanej wolnej Polsce to prezydent Adamowicz chciał z powrotem przyspawać Lenina do szyldu Stoczni Gdańskiej. No to skończyło się to w sposób ostry, jednoznaczny. Pokazaliśmy, udowodniliśmy wszystkim, że Solidarność nie daje sobie dmuchać w kaszę. Jeżeli ktoś będzie próbował nam przeszkadzać, czy w jakikolwiek sposób wchodzić z nami w konfrontację, to ją będzie miał. I tutaj, czy to jest prezydent, czy to są obywatele RP, czy to jest Komitet Obrony Demokracji, my sobie nie pozwolimy na to, żeby ktoś próbował szargać najświętsze dla nas rzeczy, najświętsze dla nas miejsca, pomijając już sam fakt, jak można było to miejsce na 24 godziny zarezerwować w sytuacji, gdy my od 30 lat nigdy tego nie robiliśmy. Każdy obchodzi to święto na swój sposób. W różnej porze różni ludzie składają kwiaty i pod pomnikiem, i pod bramą. To środowisko jest dosyć zresztą podzielone. Bardzo dobrze, bo tak naprawdę to jest właśnie ten cały smak demokracji, że możemy się różnić, każdy ma prawo nie lubić innych, tylko musi mieć jakieś ramy normalności. A tu na 24 godziny zabiera się miejsce tak naprawdę wszystkim, rezerwuje się i to jeszcze w taki sposób, żeby to jak najbardziej przeszkadzało innym. Taka ciekawostka. O godzinie 19.30 przewidziane jest wystąpienie Lecha Wałęsy, a 19.30 to będzie dokładnie ten czas, gdy my będziemy składać kwiaty. A więc nie ma tu jakiegoś przypadku. Jest to działanie prowadzone z pełną premedytacją i z takim zamiarem, jaki mówiłem przed chwilą, a więc zawłaszczenia Solidarności dla Komitetu Obrony Demokracji, wykreowania się na tą prawdziwą, oddolną Solidarność z lat 80. Dlatego myślę, tym bardziej kierujemy gorący apel i zaproszenie do wszystkich Polaków, naszych rodaków. Wszystkich sympatyków Solidarności, wszystkich, bo to tak jest, że ta milcząca większość, co widać po sondażach, tu się nic w Polsce takiego szczególnego nie dzieje. Ta mniejszość jest krzykliwa, ta mniejszość strasznie rozrabia, więc być może to jest czas, gdy ta milcząca większość powinna na chwilę przestać milczeć i pojawić się 31 sierpnia na uroczystościach organizowanych przez Solidarność na Placu Solidarności przy bramie numer 2. O 17 msza święta w Bazylice Świętej Brygidy, a potem po mszy przejście i składanie kwiatów. Serdecznie zapraszam. Bądźmy liczni, my będziemy liczni w każdym razie, dobrze zabezpieczeni, przygotowani i nie pozwolimy sobie, tak jak mówiłem, aby ktoś z Solidarności dmuchał w kaszę. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Bogiem wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie. Rozmawialiśmy z panem Markiem Lewandowskim, rzecznikiem NSZZ Solidarność. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Także ponieważ nasz kanał jest edukacyjny, że chcemy powiedzieć, pokazać, no, przekazać tę wiedzę, że żyjemy w dniach ostatnich, że Bogiem tego złego świata jest szatan, jest diabeł, tak mówi dosłownie Biblia. I tak to widać, tak to się odczuwa. Chcemy pokazać przykładowo, jak to w praktyce widać, jak to się odzwierciedla w praktyce, że Bogiem tego świata jest diabeł, bo niektórzy usiłują walczyć,
powstaje pytanie oczywiście, czy jest sens walczyć i tak oddać się, bo walczyć trzeba. No przecież na przykład jak Państwo nie znacie Świadków Jehowy, no to możecie z nimi porozmawiać. Jak się idzie drogą i ktoś kogoś napadnie, to trzeba się przecież bronić. I wtedy ty w swej samoobronie możesz kogoś zabić. No to wtedy widzisz, to jest co innego. Ale że ludzie atakują, prowadzą wojny, wszczynają, zabijają się wzajemnie, no to to jest ten świat. Jezus powiedział, wy nie jesteście z tego świata. Dlatego ja was wybrałem ze świata. I dlatego was świat nienawidzi. Tutaj mamy taki ciekawy temat, proszę Państwa. O w tym przebudźcie się, cud istnienia Państwo znajdziecie. Cud istnienia Państwo znajdziecie. Dlaczego prawdziwi naśladowcy Chrystusa są nienawidzeni? Dlaczego są nienawidzeni? Że cytat tu mieliśmy, Mateusza 24:9. Ludzie będą was wydawać na ucisk i będą was zabijać ze względu na moje imię. Będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich narodów. Czyli ze względu na sprawiedliwość, bo jeszcze wiecie Państwo, jak tu mówimy, że żebraczka w spódniczce ukradnie, albo żebrak pod krawatem ukradnie, czy kogoś nabierze w tych różnych firmach pożyczkowych na lichwę, na procent, czy w tych firmach pajęczycach, mówią nawet, się roześmiałam, proszę Państwa, bo to tak niby pół żartem, pół serio, ale ludzie są okradani. Teraz Ziobro będzie to sprawdzać. Firma T-Mobile nazwana została pajęczycą, bo w ogóle ta firma Orange oszustystyczna, firma Plus bierze zadatki, proszę Państwa. Jak telefon coś ktoś chce, to biorą duże zadatki, po 1000 zł, po 750, że jak ktoś przyjdzie do salonu Plus, mówi, co, zwariowali? Oczywiście, że odchodzi, oczywiście, że firm nie brakuje, podobnych albo innych z innej strony ciebie okradają. No i idzie z tej firmy Plus, dlatego ta firma Plus nie ma poparcia, jest pusta, ma pusty łeb. Zapraszamy. Jeszcze jest. Jeszcze ta piosenka. Także proszę Państwa, Polska, Polska, bo chcieliby spódniczkę na spodnie, spodnie na spódniczkę, zamienić Polskę na Anglię, bo oni chcą tych książąt wciąż udawać. Rozumiesz? Jak żebrzą jak najęci, to chcą książąt udawać, co jest po prostu śmieszne, ale to widać, że kłamią. To nawet nie potrzeba dobrego psychologa, jak macie dzieci, to wiecie, że dziecko malutkie od razu zauważy, że matka kłamie, ojciec, babcia, prababcia, bo te stare baby, to one już mają tak to wyćwiczone, te oszustwa, kłamstwa, jezioro kłamców, rzeka złodziei. No to dziecko malutkie patrzy się, oj ty durna babciu, czego ty kłamiesz? No i się buntuje dziecko, Państwo zobaczą w tym młodym wieku i jeszcze 15-16 lat, nie zgadzają się z rodzicami, bo rodzice są jak gady, skostniałe takie, prawda, zepsute, no przyrównują tak do gadów. Nawet jedna babka na Ochocie, jak Halina Wróblewska sama tak chodziła, z tupetem takim, ale pozytywnym, nie tak jak ta lipska Makryna Mieczysławska. Proszę Państwa, to kobieta i mówi, proszę Pani, ale dlaczego Izraelici mordowali ludzi, ale też i dzieci, jak przechodzili przez Moabitów, ziemię, Jebuzejczyków, Kananitów do ziemi obiecanej? Dlaczego? A ona mówi, proszę Pani, a gdyby u Pani żmija się w domu zalęgła i miała małe, młode, to Pani by te młode zostawiła, bo są piękne? Jak się baba puknęła w łeb. Także proszę Państwa, proszę z nami, u nas Biblia, u nas mądrość, u nas logika Boża, czyli Bóg gości. Bo jak ja będę tu przerabiać, wiecie Pani, jak Biblia tysiąclecia, Biblia tysiąca pomyłek na gwiazdki, no to do czego to prowadzi? Do niczego. Proszę słuchać.